zasada dziel i rządź jest w Polsce znana i stosowana od dawna przez dwa główne obozy polityczne. Tak się najlepiej rządzi społeczeństwem, bo społeczeństwo jest rozemocjonowane, jest spolaryzowane i jest albo zwolennikami jednej grupy, albo zwolennikami drugiej grupy. Do tego sytuacja, gdzie politycy wykupują sobie, nie wiem, na przykład płatnych troli w mediach społecznościowych, którzy zajmują się wyłącznie tym, by hejtować swoich przeciwników politycznych, no to wszystko wpływa na to, jaką mamy atmosferę. I to jest niestety socjopatyczny model prowadzenia polityki. Nie ukrywajmy, no nie da się w takich warunkach prowadzić normalnie. Nawet teraz mamy sytuację... Czy chce pani powiedzieć, że w tych dwóch głównych ugrupowaniach rządzą socjopaci? Nie, panie redaktorze, normalnie nie da się tak funkcjonować. Nie da się funkcjonować w sytuacji, gdzie teraz wszyscy przerzucają się argumentem, kto jest bardziej ruską onucą, ruskim agentem. No przecież jeżeli mamy taką narrację i wszyscy politycy nazywają siebie nawzajem ruskimi agentami, a nas to dotykało najbardziej, bo byliśmy wyzywani po prostu nagminnie. Tylko jeszcze nikt nie złożył jakoś zawiadomienia do prokuratury, żeby nam to w jakikolwiek sposób udowodnić, że mamy jakiekolwiek powiązania. To też jest ciekawe. Bo jeżeli ktoś wie na przykład, że, nie wiem, czy uważa, że któryś polityk ma powiązania z rosyjskim wywiadem, no to łamie prawo, nie zgłaszając tego na prokuraturę i nie próbując wyjaśnić tej sprawy, więc nie życzę sobie takich określeń w naszą stronę. Natomiast jeżeli tak jest, że politycy przerzucają się tym argumentem, no to rosyjski wywiad czuje się jak u siebie, jak pączki w maśle po prostu tutaj funkcjonują, no bo nie da się wtedy zidentyfikować tych, którzy rzeczywiście działają na szkodę Polski. I to jest niedopuszczalna forma rządzenia państwem. Tak rządzą właśnie socjopaci.